Mam tutaj dwa identyczne prostokąty. Chciałabym sprawdzić, ile zajmują powierzchni na mojej tablicy. Użyję do tego dwóch różnych jednostek. Załóżmy, że długość tego boku kwadratu to 1 cm. Czyli tutaj mam 1 cm i tutaj też jest 1 cm. Zatem pole tego kwadratu jest równe 1 cm kwadratowy. W porządku, sprawdźmy, ile takich kwadracików o polu 1 cm kwadratowego mieści się w tym dużym niebieskim prostokącie. Sprawdzimy. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Czyli w pierwszym rzędzie zmieściło mi się 6 kwadracików. W drugim rzędzie też będzie to 6 kwadracików. W porządku. Razem mam 12 kwadracików. Sprawdźmy dla pewności. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kwadracików. Wygląda na to, że pole powierzchni wynosi 12 cm kwadratowych. Zapiszę. Pole równe jest 12 cm kwadratowym. Każdy kwadracik miał 1 cm kwadratowy, więc 12 kwadracików to 12 cm kwadratowych. Teraz chciałabym zmierzyć ten prostokąt inną jednostką. Widać, że tutaj bok jest dwa razy dłuższy niż ten w pierwszym kwadracie. Ale ja chciałabym wymyślić sobie nazwę tej jednostki. Niech to na przykład będzie jeden furgiel. Jeden furgiel. Teraz to wymyśliłam. Taka nowa jednostka. Jeden furgiel. Dlaczego nie? Jeden furgiel. Czyli pole tego kwadratu to jeden furgiel kwadratowy. Jeden furgiel razy jeden furgiel to jeden furgiel kwadratowy. W porządku. Sprawdźmy, ile furgli zmieści się w tym prostokącie. Na pewno jeden, drugi i wygląda na to, że zmieści się jeszcze trzeci. Zmieściły mi się trzy furgle kwadratowe. Zatem pole tego prostokąta, zapiszę, pole jest równe 1, 2, 3. Trzy kwadraty, z czego każdy ma jeden furgiel kwadratowy, czyli pole, to trzy furgle kwadratowe. Zachęcam Cię do zastanowienia się teraz, ile jeden furgiel ma centymetrów kwadratowych. Możesz wpisać odpowiedź w komentarzach do tego filmu. Zwróć tylko uwagę, że pole tutaj tego prostokąta jest równe 12 cm kwadratowych, a pole tego samego prostokąta jest równe też 3 furgle kwadratowe. Zatem jeden furgiel kwadratowy, ile to centymetrów kwadratowych? Wpisz w odpowiedziach. Powodzenia!